Proszę Państwa, dobry wieczór. Właściwie wszystko powiedzieli, to mnie już niewiele zostało do powiedzenia, ale no, nie wypada tak nic nie powiedzieć, siedzieć tutaj przy tym stole prezydialnym, więc jednak powiem. Proszę Państwa, nie będę tutaj wygłaszał panegiryku na cześć rotmistrza Witolda Pileckiego, bo już wszystko zostało powiedziane, rzeczywiście coś więcej to już by było niepotrzebne. Powiem o trzech sprawach. Po pierwsze, dlaczego rotmistrz Witold Pilecki jest tak niechętnie przyjmowany, nie tylko za granicą, jak przed chwilą słyszeliśmy, ale również przez środowiska zwolenników nieubłaganego postępu w naszym nieszczęśliwym kraju. Przypuszczam, że z dwóch co najmniej powodów. O jednym z nich powiedział en passant pan Urzęski, mianowicie postać Witolda Pileckiego koliduje z dwiema politykami historycznymi, niemiecką i żydowską, które od przynajmniej roku 2000, kiedy to niemiecki kanclerz Gerhard Schröder oznajmił w jednym ze swoich przemówień, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, trzeba było dostosować żydowską politykę historyczną do tej nowej sytuacji. Bo co to oznaczało, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca? No to, że Niemcy już nie będą przyjmować żadnych suplik odszkodowawczych pod żadnym pozorem. Co mogłoby zagrozić przemysłowi Holokaustu? Przemysł Holokaustu mógł istnieć w tych okolicznościach tylko pod jednym warunkiem, że znajdzie się winowajcę zastępczego, na którego w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową będzie się tę odpowiedzialność przerzucała. I na tego winowajcę zastępczego została upatrzona Polska. Co było oczywistą oczywistością, dlatego że większość tej makabry, która się wydarzyła podczas II wojny światowej, wydarzyła się na obecnym naszym terytorium państwowym. No a świat nie będzie się zajmował jakimś dociekaniem, a dlaczego, to tutaj, to gdzie, to w Polsce. Aha! No to jak w Polsce, to znaczy wiadomo, kto to zrobił, to polscy naziści, wymarłe plemię, państwo wiecie, bo przecież to wyjaśnił ostatecznie autorytatywnie jego świątobliwość Benedykt XVI podczas przemówienia w Brzezińcu. Od tamtej pory już żadnych przemówień nie wolno wygłaszać tam bez zezwolenia. Benedykt XVI dokonał majstersztyku wielkiego. Mianowicie przemawiając stwierdził, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. W ten oto sposób Niemcy jednym susem ze sprawców wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No, majstersztyk. Nic zatem dziwnego, że na prośbę, nie wiem w jaki sposób wyrażono, w Związku Włoskich Żydów pani Naomi Disegni, papież Franciszek, kiedy odwiedził obóz w Oświęcimiu w Brzezińce, zaznaczył swoją obecność intensywnym milczeniem. To jest zupełnie coś nowego. Milczy się w sposób zwyczajny, a nie intensywnie się milczy. Jedyna forma milczenia urzędowo pozwolona. Niektórzy już
się dopatrują tajemnicy milczenia, w tym co bardziej gorliwi komentatorzy wizyty Ojca Świętego, ale wielkiej tajemnicy w tym nie ma, nawet żadnej. Po prostu pani Naomi Bisseli poprosiła papieża, żeby intensywnie milczał, nawet podsunęła mu tę formułę. A to była ekskatedra, czy nie? Proszę, tego jeszcze nie wiemy, to dopiero do tego będziemy mozolnie dochodzili. W każdym razie mamy do czynienia z dwoma skoordynowanymi politykami historycznymi, które zmierzają do przerzucenia odpowiedzialności na winowajcę zastępczego. No i jak się Państwo bez trudu już domyśliliście, postać rotmistrza Witolda Pileckiego z całym tym mozołem koliduje. Cały ten mozoł mógłby pójść w gwizdek albo nawet gorzej, w motor. No i dlatego postać rotmistrza Witolda Pileckiego, jeżeli już trzeba ją dopuścić, no to na zasadzie takiego wyjątku, który potwierdza regułę. No przed chwilą żeśmy to usłyszeli. Ale jest jeszcze drugi powód, dla którego postać rotmistrza Witolda Pileckiego jest bardzo niechętnie widziana. Mianowicie nasz mniej wartościowy naród bylczy miał już przygotowaną zawczasu bohaterską wersję historii z całym pantonem legendarnych postaci, za którymi ciągnie się aż do dzisiejszego dnia smród legendy. Legenda bowiem, trzeba to sobie uświadomić, to jest taka elegancka nazwa fałszywej wersji historii. Elegancka nazwa fałszywej wersji. Legendarnych postaci został usypany cały świetnik historii. Tym smrodem swego rozkładu zatruwa atmosferę, aż smród bije pod nozdrza najwyższego. Niestety młodzi ludzie w poszukiwaniu korzeni swoich zaczęli śmietnik historii jego skarga i natrafili na kość bohaterów. No i chcą się dowiedzieć tego i owego. No i wychodzimy, próbujemy wyjść naprzeciw tej ciekawości. Co budzi oczywiście irytację twórców legend. No znowu tyle forsy w błoto. Tyle wysiłku w błoto, tyle pary w gwizdek, cały pogrzeb na nim. Nic dziwnego, że no nawet kobiet nie posiada rezultatów. Proszę Państwa, to jest jedna rzecz. Dobrze było, żebyśmy sobie uświadomili, że przyczyny są bardzo głębokie, bardzo ważne, potężne interesy są zaangażowane. Nie dlatego, żeby ktoś Polaków nie lubił specjalnie, tu niekoniecznie musi być coś osobistego. Po prostu jest do zrobienia interes. A ten interes ma taką specyfikę, że trzeba naszemu narodowi przyprawić wizerunek narodu morderców. Taka jest stawka w tym biznesie. No i oczywiście rotmistrz Pilecki do tego wizerunku absolutnie nie pasuje. W związku z tym do mnie pasuje i do legendarnych postaci, i do tego wizerunku. Proszę Państwa, to, no, to są te przyczyny, dla których taką niechęć wzbudza. Można powiedzieć nie o jeden, bo na przykład ja się wcześniej jeszcze zetknąłem z taką niechęcią też wobec człowieka nieżyjącego, wobec Józefa Mackiewicza. Kiedy tylko ustanowiliśmy nagrodę literacką jego imienia, Gazeta Wyborcza zareagowała dwustronicowym artykułem. Jakiego to patrona żeśmy sobie dobrali, faszystowskiego kolaboranta. Ciekawe, że ten sposób postrzegania
Józefa Mackiewicza jako faszystowskiego kolaboranta podchwycili z ochotą sowieccy kolaboranci. Cała stada sowieckich kolaborantów, którzy oczywiście teraz na okoliczność transformacji ustrojowej udrapowali się w płaszcze Konrada, ale nawet jak się tam owijają szczelnie, to prędzej czy później ubeckie cholery spod tego płaszcza nie wyszły. Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił pan Leszek Żebrowski, mianowicie, żeby przeciwstawić się próbie zablokowania swobody badań naukowych. I posłużę się tutaj dwoma takimi dokumentami, między innymi raportem rotmistrza Dartmouthskiego. Otóż można ten raport podzielić na dwie takie części. Mianowicie to, co on sam widział, czego sam doświadczył, to, co słyszał. Bo on wprawdzie poruszał się, zwłaszcza później, bo w drugiej fazie, że tak powiem, swojego pobytu w obozie, poruszał się dosyć swobodnie po wielu częściach obozu, ale nie po wszystkim. Na przykład tam, gdzie komory gazowej w Sonderkommando, to nie, tam nie. Więc to, co tam się działo, to on znał z drugiej ręki, nie z pierwszej. W związku z tym, a to no, wieści, jak to starożytni Rzymianie już zauważyli, fama Cresti Deundo, czyli wieści rosną po drodze. No i tam między innymi z tego powodu, jak przypuszczam, znalazła się taka informacja w raporcie, że Niemcy zainstalowali nowe piece krematoryjne, elektryczne. Takie, gdzie dwóch nieboszczyków pali się w ciągu 3 minut. Sprawdziłem to przy okazji reklamy współczesnej firmy pogrzebowej. Która teraz działa, no i ma nowoczesne urządzenia krematoryjne. I podają tam, jak długo ten nieboszczyk się pali. Otóż około 1,5 godziny, a jak jest tajemnik, to nawet 2,5. A tu 3 minuty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na tej podstawie lotnisz Pilecki, tam w końcowej części raportu, próbuje odtwarzać liczbę ofiar oświęcimskiego obozu. I wychodzi mu 5 milionów. Dlatego z całym szacunkiem dla wszystkich takich świadectw trzeba je zweryfikować. A żeby to zrobić, no to musi być utrzymana swoboda badań naukowych. I nie możemy pozwolić na to, żeby na przykład przewodniczący Światowego Kongresu Żydów próbował przywoływać do porządku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego że chce przeprowadzić jednak pierwszą marszę wypadku. Nie możemy na to pozwolić, żeby jakiś drapichus wtrącał się i próbował ograniczać swobodę badań naukowych w Polsce bez względu na to, ilu tchórzy pada na twarz przed jego drogą. Jeszcze gorzej to wygląda, jeśli chodzi o sprawę weryfikacji. Mówię o raporcie Jana Karskiego, który w pewnym momencie tam opisuje swoją podróż do obozu w Bełżcu. No i powiada tak. O wczesnym rankiem wyruszyliśmy we dwóch z takim znajomym Żydem, przewodnikiem. Z Warszawy do wczesnym rankiem po godzinie policyjnej, czyli po godzinie 5. Najwcześniej wyruszyli. Do Lublina koleją. Dzisiaj z
Warszawy do Lublina, pociąg z lokomotywą elektryczną pokonuje ten dystans 2,5 godziny. Wtedy, no, trochę może dłużej, jakieś 3 godziny mógł ten pociąg jechać, więc nie wcześniej Jan Karski mógł przyjechać do Lublina jak o godzinie 8 rano. No i powiadam z tego pociągu przesiać się razem z tym swoim towarzyszem na furmankę wymoszczoną sianem, która bocznymi drogami już w południe, czyli o 12 w południe, dotarła do Belsza. No ładnie to wygląda, znaczy wyglądałoby, gdyby nie to, że Belżec w linii prostej od Lublina leży w odległości 114 km w linii prostej. Więc furmanką wymoszczoną sianem niepodobna takiej odległości pokonać w mniej więcej jak 4 godziny. Sprawdziłem to przy okazji porównania szybkości dyliżansu pocztowego zaprzężonego w 4 konie. On pokonywał milę polską w ciągu 1,5 godziny, czyli 7 km w ciągu 1,5 godziny. Bo te konie nie mogły biec tam cały czas, przez wypadły, więc musiały tam być jakiś czas istępa. Gdzie zatem nie mógł Jan Karski dojechać do Belsza? Ale opisuje to wszystko bardzo plastycznie, jak to tam wszystko wyglądało. Teraz gdzie był i co widział? Bo on sam widział. Nie, że zasłyszał. Gdzie był i co widział? Biorąc pod uwagę odległości, no to nie mógł być na Majdanku, bo Majdanek był w samym Lublinie, w granicach Lublina. Najbliższy taki obóz, do którego on mógł w ciągu 4 godzin dojechać, to ostro konie popędzając, to był ośrodek w Strawnikach. Ale tam nie było żadnych więźniów, to był ośrodek szkoleniowy dla tych tak zwanych trawniki małych, to znaczy dla wachmanów, którzy potem byli rozsyłani po obozach jako strażnicy. Więc mógł tam być, ale po co tam być? Natychmiast już został rozpoznany. No mniejsza z tym. To jest tylko ilustracja, jak znikliwie trzeba podchodzić do tego typu świadectw, nawet w najlepszej wierze sporządzonej. I dlatego nie możemy się zgodzić na to, na narzucanie jakichś zatwierdzonych wersji, które na bardzo osobliwej podstawie są spreparowane, a tę bardzo osobliwą podstawę objawi nam światowej sławy historyk Jan Tomasz Gross. Otóż światowej sławy historyk Jan Tomasz Gross uznał pewne świadectwa za niepodważalne. Tylko z uwagi na tego, kto to świadectwo daje. Jeżeli oczywiście jest pochodzenia żydowskiego, to jest taka rzeczywiście no, bardzo dziwna rasistowska teoria dowodów. Rasistowska teoria dowodów. Ciekawe, że rasizm podżywa, ale było w takiej postaci. Nie powinniśmy na to pozwolić. Albo walczymy z rasizmem, albo my się poddajemy. To nie ma innej możliwości. Proszę Państwa, jeszcze ostatnia sprawa, bo nie chciałbym przedłużać. Witold Pilecki złożył taką deklarację niedługo przed śmiercią, że w porównaniu z tym, co go spotkało w lubelskim śledztwie, poświęcił był Iraszką. Warto się zatrzymać nad tą deklaracją, dlatego że to nie był człowiek, który rzucał słowa na wiatr. Bo albo szanujemy to, co on mówił, albo puszczamy to mimo uszu. To jest bardzo ważna deklaracja. Bo w raporcie swoim
rotmistrz Pilecki przedstawia, oświęcił w całym takim nagim okrucieństwie. I tam niczego nie ukrywa. To jeżeli to jest igraszka, to czym się różniło, czym się różnił ubecki areszt śledczy od Oświęcimia? No dobrze było, żebyśmy sobie na takie pytania odpowiedzieli, jeżeli mamy, że tak powiem, z pietyzmem do naszego bohatera podejść. Musimy szanować to, co on mówi. Proszę Państwa, nie mam odwagi odpowiedzieć na to pytanie, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Bo była pewna różnica między Oświęcimiem a bolszewickimi turmami, łagrami. Otóż w Oświęcimiu to okrucieństwo było nakierowane na fizyczne zniszczenie ofiary. Niemcy nie wymagali od ofiar tego, żeby ofiary sławiły ich czyny. A bolszewicy wymagali. I widocznie dla rotmistrza Pileckiego to oczekiwanie, czy wymuszanie, czy próby wymuszania tak zwanego świergolenia były szczególną udręką, którą odczuwał jako szczególną udrękę. I być może dlatego porównanie dla Oświęcimia wypada w jego oczach korzystnie. Dziękuję bardzo. Ostatni człon wymaga komentarza. Jakiś czas temu polemizowałem w London Review of Books na temat Jedwabnego i napisałem im, że większość rewelacji została wytorturowana przez Umberę. A ponieważ zahaczałem to też, ta moja polemika o rotmistrza Pileckiego, to powiedziałem na przykład, jeden z torturowanych więźniów przez Ubę, rotmistrz Pilecki, powiedział, że Oświęcim przy tym to była igraszka. Na co redaktor mi odpisał, no nie będziemy publikować anegdotek. A mówi, no o ile sobie przypominam, rotmistrz to powiedział żonie. Nie no, to przesadzasz. Otóż jednym z największych wyzwań przed nami jest nauczyć się, jak w kulturze Zachodu, która jest pod wpływem dyktatury przyjemności, wytłumaczyć, co to znaczy piekło, które nie było Holokaust, czyli które nie dotyczyło li tylko Żydów, ale ludzi wszystkich. I stąd są takie kłopoty z wytłumaczeniem spraw polskich, bowiem o swoje interesy, o pamięć o swoich wymordowanych dba przede wszystkim społeczność żydowska i za to nie można winić. Co najwyżej można winić komunę, że przez 50 lat nie pozwalała nam, Polakom, tego wszystkiego do kupy zgarnąć i nie pozwalała nam tłumaczyć uniwersalnie, bo ból jest uniwersalny również po angielsku. Dziękuję bardzo. Jest jedno zdanie, które mi otóż Niemcy eksterminowali organizmy, nawet robili mydło, a bolszewikom to nie wystarczało. Bolszewicy mieli ambicje eksterminować nie tylko organizm, ale i duszę. Ale i duszę, w którą zresztą nie wierzyli, ale ciekawe, na wszelki wypadek. Gdyby jednak istniała, to my ją też eksterminujemy. Bardzo lapidarnie powiedziałbym, no trochę brutalnie ujął to Józef Mackiewicz.
Niemcy robią z nas bohaterów, podczas gdy bolszewicy robią z nas gówno.